Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać lampę Marelt Shine 5000 REAPP. 5000 lampa tutaj jest zawieszona. Ona, jak podejdę bliżej, pokażę, jak ona wygląda. Lampa jest na takiej klamerce wielkiej, mocnej. Tutaj z przodu ją naciskamy, no to ona nam się tutaj otwiera. Lampa posiada tutaj jakby trzy miejsca montażu. Tutaj jedno miejsce. Są takie gumki antypoślizgowe. Drugie miejsce mamy tutaj i trzecie z takimi ruchomymi łapkami mamy tutaj, na samym przodzie. Lampa wygląda tak, jak widzicie, jest LED-owa. Ma tutaj znaczek Bluetooth, więc jest na Bluetootha. Już wam powiem dlaczego. Jest dlatego na Bluetootha, że firma Marelt ma stworzoną aplikację do obsługi lamp. Na tej aplikacji możecie mieć podłączone 100 lamp i macie na lampie dwa włączniki. Ten czerwony to jest normalny włącznik lampy, a tak ona sobie świeci. A ten niebieski to jest włącznik lampy przez aplikację Bluetooth, więc mamy możliwość sterowania tej lampy na aplikacji. Tutaj wskaźnik naładowania baterii i USB wyjście, także może też nam służyć jako powerbank. W tym miejscu tutaj jest taki korek zakręcany. Odkręcamy go, wpinamy tutaj ładowarkę. Lampa może pracować i na ładowarce, i bez niej. Bez ładowarki na 100% mocy, czyli na 5000 lumenów, świeci nam 3 godziny i na 2500 lumenów świeci nam 6 godzin. Tutaj jest ten korek dlatego, bo tam jest uszczelka, bo tu jest IP65 ta lampa ma, więc możemy ją wsadzić do wody. Za chwilę zrobimy test, czy ona rzeczywiście jest wodoodporna. Ta lampa jest tutaj na takiej kuli, na takim zaczepie kulowym, można powiedzieć, że możemy sobie ją złożyć w ten sposób. Możemy ją postawić. Ja tu może podejdę troszkę bliżej pod stół i wam to pokażę. A więc możecie sobie ją postawić w ten sposób na stole. Możecie ją postawić w ten sposób na stole. Ustawić ją w danej pozycji, jak wam pasuje. Wcale nie musi tak stać przodem w tamtą. Może stać sobie tak i na przykład oświecać wam tutaj coś z dołu, co robicie. Na przykład tak wam tu oświeca, prawda? Generalnie fajna lampa, mała, poręczna, nie jest bardzo ciężka. Zaraz zobaczymy tam specyfikacji producenta. Wszystkie dane wam podam, bo niestety nie pamiętam ich wszystkich. Naprawdę jest dość fajna, możecie ją wszędzie zawiesić. W moich poprzednich filmach można było ją zobaczyć, jak ona właśnie sobie tam wisi gdzieś na profilach czy na rusztowaniu. Na rusztowaniu to jest bardzo, bardzo prosty montaż. Podchodzicie do rurki z rusztowania, czy tak, otwieracie tą klamrę na tej mniejszej tak samo i tutaj jak zapalicie światło, możecie skierować światło do góry, możecie skierować światło do dołu, możecie też go tak dać,
dowolne tutaj właśnie przez ten zaczep taki kulowy jest dowolna możliwość ustawienia tego światła. Ja teraz ją wyłączę, żeby ona nie raziła. Numer artykułu to jest 690-30823. Źródło światła to jest LED. I teraz mamy tak, temperatura barwy 6500 kelwinów, strumień światła 5000 lumenów, moc 50 W, napięcie 12 V, ładowarka jest tutaj wpięta. Kabel do ładowania jest bardzo długi, bo ma 5 metrów długości. On tutaj, to jest jack z nakrętką i tą nakrętkę, którą wam wcześniej pokazywałem tutaj w lampie, odkręcacie, wkładacie tego jacka, zakręcacie i wam to siedzi. Jest to połączone, pokażę, tak wygląda połączone z lampą. Teraz ten kabel wam się tu nie wyrwie, może świecić na kablu, może świecić bez kabla. Czyli kabel do ładowarki ma 5 metrów, bardzo długi. I ten kabel tak samo możecie zdemontować przy samej ładowarce, odkręcając od ładowarki, wyciągając wtyczkę. Tutaj są takie dwa bolce. Potem montujecie tak, że wkładacie, te bolce tam wchodzą, zakręcacie. I przez to, że to jest tak rozkładane na tyle elementów, możecie sobie to fajnie złożyć i nie będzie wam to zajmowało dużo miejsca. I teraz tak, szerokość lampy to 180 mm, wysokość 286 mm, głębokość 110 mm. Ochrona to jest IP65. I teraz pokażę wam, jak ta lampa świeci. Tutaj włączyłem sobie Bluetootha, czyli połączenie z aplikacją. Aplikacja jest zainstalowana na telefonie. Tutaj jest aplikacja. Klikamy na nią. Oczywiście trzeba się zalogować. Włączamy sobie. A więc aplikację mamy włączoną. Tutaj mamy pokazaną lampę, więc wiemy, że jest połączona z tą naszą lampą. Tutaj możemy mieć tych lamp 100 tej aplikacji połączonych. Zapalamy. Jeżeli naciśniemy na tą ikonę i ją przytrzymamy, żeby ta aplikacja nam się włączyła, to tu nam się pokazuje sterowanie tą lampą. I teraz mamy możliwość włączenia tej lampy na 25%, czyli teraz ta lampa świeci na 25%. Teraz świeci na połowę mocy, 75% i na 100%. Tutaj sobie możecie poustawiać, kiedy ona ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć i zapisać sobie to. I to jest na przykład bardzo fajny temat taki, że dajmy na to, że ta lampa wam wisi gdzieś przy suficie, jest dość wysoko. Mimo tego, że ona jest podłączona na ten kabel, ale macie tutaj włączony klawisz, że ją się steruje Bluetoothem. Powiedzmy, idąc do domu, bierzecie telefon, aplikację, wyłączacie i potem macie. Nie musicie się wspinać już ani nic. Tak samo jak używacie tej lampy i na przykład sytuacja się wydarzy taka, że nagle awaria prądu, wyłączą prąd. No to lampa automatycznie odpinając się od zasilania będzie sygnalizowała mrugnięciem trzykrotnym, że zasilanie jest wyłączone, po czym przełączy się na pracę z akumulatora i na
i na pełnej mocy będzie nam świeciła te 3 godziny, ale jak sobie zmniejszymy tą moc, no to może nam świecić 6 godzin lub jak damy na 25, to pewnie będzie nam świeciła jeszcze więcej, myślę, że około 9 godzin. Nie próbowałem jeszcze, jak długo świeci na 25% mocy swojej, bo z racji tego, że zawsze przeważnie używam pełnej mocy. Chciałbym jeszcze pokazać Wam odporność tej lampy, czyli to IP65, a więc weźmiemy teraz tą lampę pod wodę. Mam tam w drugim pomieszczeniu mam zamontowany kajfas, gdzie jest woda po prostu. No i odkręcimy wodę, włączymy światło, polejemy po tej lampie i zobaczymy, czy rzeczywiście jest ona wodoodporna i pyłoodporna. Pyłoodporna myślę, że jest, bo tutaj na budowie jest dużo pyłu, więc można powiedzieć, że pyłoodporna jest, a zaraz sprawdzimy jeszcze wodoodporność. Także mamy kajfas, to jest taka moja budowlana umywalka. Kiedyś może o tym opowiem Wam więcej, bo to jest bardzo fajny patent. Mamy lampę, przełączamy na świecenie. Wiadomo, trzeba tutaj sprawić, żeby ten koreczek był dobrze zakręcony. Odkręcamy wodę. I jak widać, powiem szczerze, że ja pierwszy raz ją płukam pod wodą. Nie robiłem wcześniej tego testu na tej lampie. Także wydaje mi się, że lampa zdała egzamin wodoodporności. Oczywiście ona sobie teraz musi obcieknąć, dlatego ja ją sobie tutaj zawieszę. Widzicie, nawet na takim kajfasie możecie ją zawiesić. Jest to bardzo fajny temat, jak już tu jesteśmy w tej mojej strefie, można powiedzieć, mycia, na to, że właśnie takie lampy z IP65 bierzecie pod wodę, płukacie, oczepujecie z tej wody, poczekacie, aż to wyschnie, lampa jest czysta, możecie ją schować i powiedzmy przewieźć ją na następną robotę, także bardzo też fajny temat odnośnie tego, że w ten sposób możecie dbać o swoje narzędzia, o swoje lampy, o swoje inne narzędzia, które są też wodoodporne, ale też dużą zaletą jest to, że możecie tą lampę wziąć na zewnątrz, jak jest nawet pogoda deszczowa i po prostu z niej korzystać, tak? W tym filmie to by było na tyle. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. W kolejnych filmach pokażę Wam jeszcze inne lampy firmy Marelt. Także też zapraszam do śledzenia mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.